Szukam pana mecenasa. No, jestem. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pan zechciał wziąć moją sprawę. Na razie wziąłem pana zadziczkę, ale słucham pana. Po prostu, bo ja jestem niewinny. No, to oczywiste. Nigdy bym tego nie zrobił. A zatem, czego pan nie zrobił? No, nigdy bym nie prowadził po pijanemu. A alkomat wykazał alkohol? Wykazał. Czyli prowadził pan po pijanemu? Nie prowadziłem, tylko pchałem. Samochód? Nie, rower. A gdzie pan pchał ten rower? No przed siebie cały czas, z tej strony. Dokładnie, mi chodzi... Gdzie? Do wulkanizatora, bo dętka mi pękła. Chodzi o miejsce. No tam do niego, bo on daleko mieszka, nie? Musiałem do niego... Spróbujmy inaczej. No. Więc pan ten rower pchał szosą. Tam szosa, żwirówa zwykła. Ale ruch kołowy tam się odbywa. No nie może tam się ruch kołowy odbywać, bo to jest prosta droga. Nie? Chodzi o szczegóły. Tą prostą drogą pan pchał ten rower i tam zatrzymała pana nagle policja. No nie mogła mnie zatrzymać, bo ja leżałem. Leżał. Leżałem, bo szkiw szprychy wleciał, ja rowerem zakręciłem na środek szosy. I ten tir, co jechał, w ogóle w ostatniej chwili zawinął tak, że mnie dmuch walił do rowu. I w tym rowie siedziałem i pewnie bym przysnął, gdybym nie dostał kurą w łeb. Jaką kurą? To wszystko kurą, bo ten tir po prostu to był jakiś kierowca nieopanowany, wjechał w fermę z kurami, co była obok. Nie? I te kury stamtąd wyleciały i to się taki rwetę zrobił. Ludzie zaczęli się zbierać nie wiadomo skąd. Boże, co tam się działo? Ja też chciałem te kury pomóc zbierać w końcu, nie? Ale jak się zapaliła przyczepa, mówię, cholera, nie ma co ryzykować, nie? I poszedłem tam do rowu z powrotem, sobie myślę, przeczekam, nie? I tam zasnąłem. Nie? Rozumiem. I tam obudziła pana policja. Nie, wulkanizator mnie obudził. Bo ten tir właśnie, co mówiłem, coś na tej kurze pośliznął, to on wpadł w ogóle na tamtą stronę, a tam już te dwa auta były, nie? A policja? A policja nie. Policja grzeczna przyszła, przynieśli mi rower, przeprosili, pytali się, czy to jest mój. Ja mówię, tak, dziękuję bardzo. Nie, elegancko było. I pojechaliśmy na komendę, nie? I tam przysnąłem. Nie? I sobie myślę, no nie ma co, przyjdę do pana z tą sprawą, nie? I co w tej sytuacji pan by chciał, żebym dla pana zrobił? No, żeby mi rower oddali, bo już dętkę skleiłem. No przecież...